Zobaczcie, kto tu siedzi. Kukuk! Strasznie ładny i duży pies. Dzień dobry, kochani, witam Was na moim kanale. Tak, wróciłam i przeżyłam. Tak jak widzicie, przed chwilą parkowałam na tym parkingu koło tego samochodu, w którym siedział pies, którego się naprawdę wystraszyłam. Przeważnie się spodziewa jakąś osoba, że siedzi za kierownicą, a nie taki duży pies, no albo samochód jest pusty. Wystraszyłam się i sobie myślę tak, spokojnie Sylwia, wyjdź. Ale on się zachowywał normalnie, miał oczywiście te, tak jak widzieliście, szybę otworzoną, żeby miał powietrze. Ładny, duży pies. Psiuciuś. Pojechałam właśnie do tego sklepu po znowu nową torbę niespodziankę i właśnie ją tutaj mam i chcę Wam pokazać, co jest w niej, bo w tej ostatniej to było dziadostwo. Więc zaczynamy. Tu jak widzicie są śliwki, a takie śliwki są takie jak u moich rodziców na działce, fajne. I ładnie wyglądają. Tutaj mamy kryczarki, które są już takie trochę, no, mniejsze o to. Tutaj mamy znowu pomidorki. Tutaj mamy fasolkę, która wygląda, no takie, wiecie, ona to jest te plamki takie, ja nie wiem, czy ją znacie, takie ma kreseczki. Fajna jest, ona jest smaczna i ładnie wygląda. Znowu mamy szarlotkę, cebulę. Mamy cytryny, jak zwykle ekologiczne. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć cytryn. Fajnie. Jabłka z tych, które kupuję, zawsze się staram kupować normalnie duńskie, a to są z Francji, no ale zawsze można placek upiec. Tu mamy jakieś ziemniaczki, też z ekologicznych. Tutaj mamy bułeczki czerwone, też ekologiczne widzę, także nie jest źle. I tu co mamy ostatni? Tu mamy takiego małego ananaska. Mały, no bo widzicie, moja ręka, ten ananas nie jest zbyt duży, ale jest twardy i ładnie wygląda. Że najgorsze z tego to są te pieczarki, chociaż one nie są jakieś, o, dziura nawet jest. Także w sumie wszystko jest ok. I tych buraczków to jest kilogram. Jest 900 gram. Może być. Jestem zadowolona. Co Wy na to? To jest dobry zakup, co nie? Nie wiem, czy takie coś w Polsce jest, ale to się, powiem Wam szczerze, że opłaca, bo rzeczy, jak widzicie, ładnie wyglądają, a to dużo, dużo mniej kosztuje. Taką pogodę dziś mamy. Tak to jest u nas we wtorki. Oska, jak wyjdzie z domu o 7:30, tak tak kończy dopiero o 18:45, czyli za 15 minut 7. Także ma lekcję do godziny 14:30, wtedy ma trochę pauzy, jest w mieście, nie przyjeżdża do domu, bo to się nie opłaca. I wtedy zaczyna, chodzi na, jak dzieci, które mają talent do grania na instrumentach, a on ma i gra na saksofonie, jak wiecie. To ma takie dodatkowe lekcje właśnie tutaj w tym budynku. Tutaj właśnie w tym budynku. Nie widać tak dobrze, no ale... Pada deszcz, jest... A tu mamy pizzę, Azura. Także... Można sobie też podjeść, jakby co. No, ale my jemy zawsze wspólnie obiad. Także późny obiad, jak widzicie.
Witajcie, to już jest kolejny dzień i właśnie chcę Wam szybko pokazać wideo, które zrobiłam Wam już któregoś dnia, jak jechaliśmy do mojej kuzynki i żeby do niej dojechać, to trzeba albo tunelem jechać, albo mostem. I właśnie most się otworzył, bo łodzie przepływały. No i wyskoczyłam z samochodu, żeby Wam zrobić to wideo, żebyście zobaczyli, jak to u nas wygląda. To jest na porządku dziennym. Czym więcej się jeździ samochodem, tym częściej się spotyka na tym, że trzeba stać na moście, bo się otwiera, bo łodzie przepływają. Oczywiście często się zdarza latem. Zimą tak może i jesienią może troszeczkę mniej. To zależy, jaka pogoda. Zapraszam do oglądania. Jak widzicie, tutaj jest most otwarty i przejeżdża taka łódka mała, już większa tam przejechała. Jak widzicie, teraz się zamyka. A ja zrobiłam, oczywiście wyszłam z samochodu i będę musiała tutaj stać, żeby mąż mi się zatrzymał, bo wyskoczyłam z samochodu, żeby Wam pokazać wideo. Ok. Dzień dobry, kochani. Witam Was takim pięknym porankiem. Czat, normalnie czat, ładnie to wygląda z mojego okna, ale wyszłam tutaj na mój wjazd, bo musicie zobaczyć z bliska, ślicznie. Ten poranek, powiem Wam, że to krótko trwało, ale to tak naprawdę ładnie wyglądało, jeszcze ładniej w sumie w rzeczywistości niż na kamerze, no ale oczywiście nie da się tego przekazać w taki sposób, jaki by się chciało. Nie wiem, czy mi się ukaże to, ale ja wysłałam. Zobaczyłam, że mój mąż robi, mój mąż jest fotograf w ogóle i on ma oczywiście taką kamerkę bardziej profesjonalną niż mój telefon tutaj. On zrobił fajne zdjęcie tego samego, z tej samej w sumie chwili. Także zobaczę, jeżeli będę potrafiła Wam wkleić to zdjęcie, to zobaczycie tutaj. A jeżeli nie, no to uwierzcie mi na słowo, fajne zdjęcie wyszło. No, a teraz ja siedzę tutaj i prawie narobiłam w majtki, bo się tak stresuję. Za chwilę jadę do lekarza, do poznać tego, jak on wygląda i porozmawiać z tym chirurgiem właśnie, co ma mi operację robić, jeżeli się zgodzę. No, tak jak już wcześniej mówiłam, już jest wszystko zaplanowane, już mam datę wyznaczoną, godzinę, dzień i no, datę. I teraz po prostu jadę tam, żeby z nim porozmawiać o tym, jak co będzie przebiegało, chociaż on już mi to mówił telefonicznie i ja miałam rok temu mieć też operację, także ja w sumie mogę to nazwać stara melodia, no ale chcę od niego usłyszeć wszystko na nowo i mam takie pytanie jedno, które w sumie z koleżanką rozmawiałam i ona tak dociekała tego pytania i w sumie ja niby to pytanie rozumiem, ale tak jak ona zadała mi pytanie dotyczące tego pytania, to w sumie nie znam odpowiedzi, także fajnie, spytam się tego chirurga dzisiaj. I powiem Wam w następnym pewnie wideo, bo spróbuję już to wideo Wam otworzyć, także żebyście mieli na jutro, albo może jeszcze dzisiaj wieczór, zobaczymy, jak to długo zejdzie. W każdym razie w następnym wideo Wam wszystko powiem, co lekarz mówił, jakie są za i prze, bo zawsze tak jest, jak się jest operowanym. Stresuję się, nie lubię tego. No, ale wszystko będzie dobrze. Także odezwę się, tak jak mówię, później w następnym wideo. A póki co dzisiaj, to życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Pa, pa!